No to co? No to właściwie tak jakbyśmy mieli tę piosenkę gotową, prawda? Może tak. Jeszcze powtórz refren. Refren. Tak. No więc refren się zaczyna puk, puk, puk. O, ktoś pukał. To ja pukałem w refrenie. A nie, ale niezależnie od ciebie. Ktoś pukał. Tak? Zobacz, może ja to znowu z tego buziaki. Aha. Dobrze brzmi, wiesz? Ale tyle razy cię prosiłem, żebyś tu nie znosił dziewcząt. Aha. Ale słuchaj, zdaje się, że ona zemdlała. Nie? Zemdlała, tak. No to trzeba ucucić. To trzeba ucucić, naturalnie. To krzeseleczko może w ogóle. Oj, to prędko cuci. Ale jak to się cuci? Aha, czekaj. O, doskonale. Tak, doskonale. Wiesz, muszę ci przyznać, że zdenerwowałeś. No, ja się nie dziwię. Ja też troszkę się zdenerwowałem. To masz. Nie. Dziewczynie, nie. Alkohol, nie. Młodej dziewczynie. Może kwiatkiem, wiesz, spróbuję. O, kwiatkiem. O. Gdzie ja jestem? O, a kim panowie są? Pani pozwoli, mój przyjaciel. A to mój przyjaciel. Aha, już wiem. Przyszłam tu w sprawie wywiadu. Jestem początkującą dziennikarką, dosyć jeszcze onieśmieloną. I pan tak nagle otworzył... Że pani redaktor na mój widok zemdlała. A nie na pana widok, tylko że pan mnie uderzył drzwiami w głowę. A to najmocniej panią redaktor, przepraszam, ale tu często dzwonią i uciekają, więc... O, ja nie ucieknę. Chciałabym dowiedzieć się, jak powstaje piosenka. To znaczy, nie chciałabym dochodzić do tego drogą stereotypowych pytań i odpowiedzi, a po prostu przypatrzeć się, jak powstaje. Ale prosimy bardzo, pani redaktor będzie łaskała się rozgościć, zdjąć okrycie. Naprawdę mogę tu zostać? Och, panowie są kochani. Ale tylko prosilibyśmy nie całować nas w toku pracy, ponieważ to nam rwie wątek. A dobrze. Ewentualnie po pracy, jeżeli piosenka przypadnie do gustu pani redaktor, to bardzo byśmy prosili. To co, to może pokażemy pani ostatnio właśnie napisaną piosenkę. To w takim razie... Bardzo proszę. Można? Więc to tak mniej więcej. Puk, puk, puk. Kto tam, czy to pan? Tak to proszę pani, ja bo sprawę pilną mam. Kocham cię i jak na złość nieuleczalnie dość. Puk, 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 to już nie do drzwi. To serce moje pyta, o czym twoje serce śni. Puk, 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 ach pozwól mu przyłączyć się do snu. Pomyśl, ile chwil bezczynnie tutaj stoję. A raz stracony czas dwa razy traci się we dwoje. Puk, 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 szczęście krótko trwa. Bardziej kocha się, gdy się nawzajem mało zna. Może już zostało nam zaledwie parę dni. Więc puk, puk, otwórz, otwórz mi. Jak to dobrze, droga, że już dziś nie dzieli nas żadna siła wroga, przestrzeń ani czas. Tylko jeszcze nocą leski w oczach stają mi, gdy nas dzielą deski twych zamkniętych drzwi. Puk, 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 kto tam, czy to pan? Tak, to proszę pani, ja bo sprawę pilną mam. Kocham cię i jak na złość nieuleczalnie dość. Puk, 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 to już nie do drzwi. To serce moje pyta, o czym twoje serce śni. Puk, 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 ach pozwól mu przyłączyć się do snu. Pomyśl, ile chwil bezczynnie tutaj stoję. A raz stracony czas dwa razy traci się we dwoje. Puk, 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 szczęście krótko trwa. Bardziej kocha się, gdy się nawzajem mało zna. Może już zostało nam zaledwie parę dni. Więc puk, puk, otwórz, otwórz mi. O, to tak. Taka właśnie. Tak by to wyglądało. Taka
bezpretensjonalna sobie od pioseneczka. Tak, zupełnie bezpretensjonalna. A jak doszliście panowie do niej? Schodami. A to dosyć łatwo. A nie, wcale nie tak łatwo, jakby się pani redaktor zdawała. Nie, zwłaszcza powyżej czwartego piętra już nam było dość ciężko. Bo dopiero na piątym jeden z nas pukał puk, puk, puk i głos kobiecy od wewnątrz pytał, kto tam, czy to pan. Na który odpowiadaliśmy, tak to proszę pani, ja, bo sprawę pilną mam. Pani redaktor rozumie, jak się nie ma dużo bielizny, to pranie zawsze jest pilne. Bo to była praczka. Tak, i panowie ją kochali, tę praczkę. A nie, nie trzeba kochać praczki, żeby powstała piosenka. A to znaczy, że panowie jej nie kochali. Nie, tej praczki akurat myśmy nie kochaliśmy. W ogóle, pani redaktor, piosenka zasadniczo powstaje, może ja to tak w zarysie, powstaje z pomysłu. Pomysł natomiast przychodzi zazwyczaj do głowy, chociaż często bywa do niczego. O!